Na program zaprasza Orlen, generalny sponsor polskiego narciarstwa. Dojazd ekipy Skijumping.pl na wszystkie skocznie świata zapewnia Real Logistics, partner logistyczny serwisu. Dalekich lotów polskim skoczkom życzy firma Blachotrapens, dystrybutor systemów fotowoltaicznych Revolt Energy. Razem sięgamy nieba! Olek, czasami w skokach potrzeba odrobinę szczęścia, żeby zrobić ten mały, ale ważny krok. No dokładnie, można tak powiedzieć. Chociaż skaczę tutaj, po wczorajszych treningach oczekiwałem dzisiaj troszkę więcej. No ale punkty są i to się liczy, chociaż jak powiedziałem, no oczekiwałem od Ciebie troszkę więcej. To może od końca, co się stało w finale, bo tam walka była o każde 3 cm, ale niebezpiecznie było wręcz. No tak, no, trzymałem skok do samego końca. Troszkę przekombinowałem, chciałem zaryzykować i podjąłem ryzyko, ale no, nie było to dobre. Pierwszej serii też nie było tak czysto, mam wrażenie, i po Twojej reakcji, po reakcji trenera. Tak, dokładnie. Też nie było tak czysto, dlatego naniosłem korekty na następny skok, ale przedobrzyłem w drugą stronę. Jesteś zagadką, no bo nie skaczesz źle od początku sezonu, skaczesz dobrze chwilami, bardzo dobrze, ale to się nie przekłada na zawody. Co nie działa? Nie wiem. Jakbym wiedział, to bym był głównym. Nie wiem, no... Staram się robić dokładnie to samo, nie? No, może jest na zawodach więcej kontroli, może nie potrafię tak odpuścić na tych zawodach, bo to są jednak zawody i może tu jest po prostu blokada. Kiedy mówisz, że nie było czysto, to znaczy, że co nie zagrało? Był błąd w pozycji najazdowej. Była za wysoko i z tego po prostu noga nie zapracowała do końca. Znowu drugi skok był za nisko, gdzie potem musiałem troszkę się przeciskać znowu na progu. I to był błąd w jednym skoku i w drugim skoku. Takie dwa różne błędy, ale jak powiedziałem, chciałem zaryzykować w drugim skoku i zrobiłem coś przekroczyłem granicę. O. Trzymamy kciuki, żeby tych punktów było coraz więcej. Dzięki, też mam taką nadzieję.